Praca przy urządzeniach elektrycznych często odbywa się pod napięciem i stwarza zagrożenie dla wykonujących ją osób. Aby zapewnić bezpieczeństwo podczas napraw, konserwacji oraz innych prac wykonywanych przy urządzeniach elektrycznych, należy stosować specjalny sprzęt ochronny. W zależności od warunków uzupełnia on środki ochrony przed dotykiem bezpośrednim i przy dotyku pośrednim lub stanowi samodzielne zabezpieczenie przed porażeniem prądem elektrycznym. Wyróżnia się kilka grup sprzętu ochronnego o różnym przeznaczeniu. Sprzęt izolacyjny podstawowy. Są to przedmioty, za pośrednictwem których można dotykać części pod napięciem. Drążki i kleszcze izolacyjne, rękawice dielektryczne do 1 kV, wskaźniki napięcia. Sprzęt izolacyjny dodatkowy, który izoluje człowieka od przewodzącego podłoża lub uchwytów sprzętu izolacyjnego podstawowego. Chodniki, dywaniki, pomosty izolacyjne, obuwie dielektryczne, rękawice dielektryczne powyżej 1 kV oraz narzędzia z uchwytami elektroizolacyjnymi. Sprzęt zabezpieczający przed nieprzewidzianym pojawieniem się napięcia na odłączonych urządzeniach wskutek błędów łączeniowych, wyładowań atmosferycznych i innych zjawisk. Uziemiacze przenośne, zarzutki. Sprzęt chroniący przed działaniem łuku elektrycznego i urazami mechanicznymi, hełmy elektroizolacyjne, pasy bezpieczeństwa, słupołazy, maski przeciwgazowe, okulary łukoochronne. Sprzęt pomocniczy wykorzystywany przy organizacji stanowiska roboczego, ogrodzenia, tablice informacyjne, liny. Zasady korzystania ze sprzętu ochronnego, jego przechowywania i badań określone są w przepisach eksploatacji urządzeń elektrycznych. Sprzęt ochronny podlega badaniom okresowym o odstępach czasu ustalonych przepisami. Nie wolno używać sprzętu ochronnego po przekroczeniu terminu ważności badań lub uszkodzonego. Zasady dobierania sprzętu ochronnego i posługiwania się nim podane są w przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektrycznych, przepisach eksploatacji oraz w instrukcjach stanowiskowych. Ciekawe, prawda? Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z pozostałymi elementami wchodzącymi w skład tego modułu.